Dziś będę miała przyjemność rozmawiać z kolonistką Magdą Kucą, urodzoną w Skarżysku Kamiennej. Studia licencjackie ukończyła na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, a magisterskie na University of Arts w Londynie. W swoich pracach Magda zainteresowana jest badaniem cykliczności ludzkich rytuałów poprzez wykorzystanie historycznej techniki mokrego kolodionu. Wizualnie bada konteksty tożsamości, pamięci, odwołuje się do etnologii. Zajmuje się również działalnością edukacyjną, szkoląc pasjonatów szlachetnych technik fotograficznych. Jej praca doceniana jest zarówno w Polsce, jak i za granicą, na wielu prestiżowych wydarzeniach fotograficznych. Bardzo mi miło, że zgodziłaś się ze mną porozmawiać. Na początku chciałabym wyjść od technik szlachetnych, bo ty pracujesz głównie w oparciu o techniki szlachetne. Żebyś powiedziała w ogóle, czym te techniki szlachetne są? No to może zacznę od tej techniki, którą zajmuję się najbardziej, czyli mokrego kolodionu. A jeśli chodzi o tą technikę i w ogóle techniki, którymi się interesuję, są to techniki dawne, bardzo taka prehistoria fotografii wczesna, która opiera się właśnie na takim też rzemiośle fotograficznym związanym z chemią, z takim samodzielnym przygotowaniem materiałów fotograficznych, które głównie bazują na szklanym podłożu, także fotografia kolodionowa na przykład, którą najbardziej się zajmuję, opiera się właśnie na użyciu szkła jako bazowego materiału dla tych fotografii i wielkoformatowego aparatu, takiego, którego większość pewnie kojarzy z różnych takich starych filmów, gdzie fotograf nakrywa się czarną płachtą, więc to jest takiego typu aparat właśnie drewniany, XIX-wieczny. No i w takiej technice kolodionowej przygotowujemy całą taką fotograficzną płytę samodzielnie, w ciemni. Później, jeśli chodzi o samo fotografowanie, osoba, którą fotografujemy, musi zapozować nam w trakcie przygotowania tej płyty, ponieważ proces ten jest to mokry proces, czyli wszystko dzieje się jakby w tym samym czasie, więc przygotowujemy materiał, jednocześnie mamy już też ustaloną scenę, fotografujemy wybraną osobę na właśnie takiej szklanej płycie, no i natychmiast po fotografowaniu, które zajmuje około pół godziny cały proces, a samo pozowanie takiego modela to jest około 7 sekund, czyli stąd też można sobie wyobrazić, dlaczego te dawne zdjęcia takie były właśnie, że się nikt na nich nie uśmiechał, że były trochę sztywne, no i to wynikało właśnie z tego, że taki model musiał swoje wysiedzieć i gdzieś tam w bardziej takim początkowym etapie wynalezienia fotografii to było nawet pół godziny. I później z czasem to się redukowało właśnie do tego czasu, kiedy powstała technika kolodionowa, czyli połowa XIX wieku mniej więcej, to już były czasy około 7 sekund, więc i tak bardzo długo jak na nasze dzisiejsze standardy. Taki model musiałby siedzieć te 7 sekund bez ruchu. No i później taka płyta jest zabierana znowu do ciemni, wywoływana na miejscu, także jeśli fotograf kiedyś chciał robić właśnie zdjęcia gdzieś w terenie, no to ciemnia musiała też pojechać z nim, więc nie było to zbytnio mobilne i była to zazwyczaj wielka ekspedycja razem właśnie z ciemnią u boku, jeśli mowa na przykład o takich fotografiach dawnych krajobrazowych, to wszystko musiało być na miejscu. No i później wracając do samego procesu, taką płytę kolodionową wywołujemy zaraz po zrobieniu zdjęcia. No i gotowy efekt, no to jest właśnie taki obraz pozytywowy i negatywowy, czyli mamy tutaj dwa w jednym, taka płyta może być zarówno zdjęciem pozytywowym, jak i negatywowym, z którego możemy później robić odbitki, którą dawniej też robiono w różnych innych technikach, którymi też się interesuję.
takim jak na przykład papier solny czy papier albuminowy, cyjanotypia, to są wszystko nazwy właśnie takich XIX-wiecznych, dawnych technik, które były używane również w tamtych czasach. Wiesz, co ja chciałam tutaj dopytać, bo ty powiedziałaś o tym, że kiedyś się przemieszczało z tą całą ciemnią i z aparatem i ty jesteś jedną z niewielu kolonistek, które ja znam, które rzeczywiście też podróżują ze swoją ciemnią i ze swoim aparatem. Gdybyś mogła zdradzić, jak to logistycznie wygląda, bo wiem, że nawet był taki przypadek, że miałaś ciemnię w samochodzie. Tak, to wygląda właśnie, kiedyś to wyglądało tak, może tutaj dodamy zdjęcie, jest takie fajne zdjęcie właśnie fotografa, który wykonywał pierwsze wojenne zdjęcia i miał taką swoją dorożkę po prostu z asystentem, który ciągnął ją za nim i to były zazwyczaj zdjęcia takie pozowane, no bo ciężko było z linii frontu otrzymać fotografie kolonowe, które się nacisnęły przez kilka sekund. A więc to były takie trochę początki właśnie tej fotografii takiej bardziej mobilnej, a jeśli chodzi o tak współczesne wydanie, no to właśnie zazwyczaj wygląda to tak, że potrzebujemy dużego samochodu z dużym bagażnikiem. No i istnieją takie ciemnie, można powiedzieć takie namioty ciemniowe, które można właśnie zainstalować w takim bagażniku, no i zabezpieczyć chemię, wiadomo, bo to może się wszystko powylewać, więc musi to być bardzo konkretne jakby ustawienie tej całej ciemni, tak żeby rzeczywiście można było się z tym wszystkim przemieszczać. No i zazwyczaj to jest jakaś fotografia właśnie taka krajobrazowa, gdzie rzeczywiście jest trochę czasu, żeby się rozpakować, bo to za każdym takim zdjęciem czy przystankiem cały ten sprzęt trzeba wyjąć. To też zajmuje sporo czasu, więc to zdjęcie już zamiast tej pół godziny, gdzie zajmuje to w studio, może zajmować nawet z półtorej godziny, a jeśli się tak dobrze zastanowić, jeśli chodzi o tą ramę czasową, więc to już jest taki duży wysiłek czasowy, a jeśli chodzi o efekt, no to zazwyczaj mamy na przykład jedno, dwa zdjęcia, więc to też można też tak o tych technikach myśleć właśnie w kwestii rzemieślniczych, takich, że dużo jest związanych z rzemiosłem tych elementów, a tak naprawdę fotografia, ten efekt końcowy, no to są takie pojedyncze zdjęcia, więc też inaczej taki fotograf zabiera się za taką scenę czy za taką sesję zdjęciową z modelem. Jest to trochę inne podejście niż takie współczesne. Powiedz mi, przed pandemią prowadziłaś studio w Londynie i w tym studiu działy się różne rzeczy, nie tylko sesje zdjęciowe. Mogłabyś opowiedzieć o tej części takiej warsztatowej, edukacyjnej? Tak, no to jeśli chodzi o studio w Londynie, to prowadzę właśnie takie swoje miejsce, które jest poświęcone historii fotografii, takiej edukacji związanej z praktyczną stroną tej historii, więc przychodzi do mnie wiele takich osób, które są zainteresowane fotografią właśnie taką ciemniową na filmie i chcą gdzieś tam eksplorować te początki fotografii, które są już dużo bardziej takie, można powiedzieć, hands-on, jak to mówią, czyli właśnie dużo bardziej się człowiek angażuje w taką samo wyprodukowanie tych materiałów fotograficznych. To już jest jakby taka trochę poważniejsza sprawa, jeśli chodzi o pracę z chemią, bo tutaj wiele osób przychodzi i jest po prostu zainteresowany tym, jak te dawne zdjęcia wyglądają, chce na przykład reprodukować w ten sposób zdjęcia w takich dawnych metodach, które gdzieś tam tak malarsko wyglądają i to jest estetyka, która się wielu podoba. Jest jeszcze jakby ta strona praktyczna, która dużo więcej wysiłku wymaga niż samo jakby robienie zdjęcia, więc dużo osób się właśnie interesuje tą stroną techniczną i te warsztaty
które prowadzę w Londynie, w studiu, są właśnie głównie poświęcone tej technicznej stronie, tym jak odtworzyć taką właśnie metodę XIX-wieczną z użyciem współczesnych metod, czyli też na przykład generowania cyfrowych negatywów i używania takich zdjęć współczesnych właśnie do produkowania prac artystycznych w takich dawnych metodach. No i też zajmuję się troszkę tym, żeby właśnie tak edukować na temat tych technik, ale też użycia współczesnego, czyli nie tylko estetycznie jakby powielania tego, co było, ale też różnych takich nowych metod, które możemy jak możemy wykorzystać dzisiaj te metody do właśnie produkowania prac artystycznych. Czyli w połączeniu ze współczesnymi technikami? Tak, bo wiele osób też zajmuje się na przykład na co dzień fotografią, które przychodzą. No i jakby chcę gdzieś tam te dwie rzeczy połączyć, takie jak właśnie pasja dla dawnych technik, ale też to, co robią na co dzień. Są też tacy, którzy fotografią zupełnie się nie zajmują lub zajmują hobbystycznie. Też są takie warsztaty, które prowadzę, jak właśnie cyjanotypia czy antotypia, czyli właśnie robienie printów z użyciem takich botanicznych różnych elementów, które są właśnie bardziej kierowane do osób, które po prostu chcą spędzić jak w jakiś inny sposób czas i niekoniecznie zajmują się lub nawet bardzo się pasjonują fotografią, ale chcą po prostu coś tworzyć, ręcznie zrobić. Więc jakby to, co robię, jest kierowane też do różnych odbiorców i też do takich właśnie, którzy nawet się nie interesują fotografią, ale staram się właśnie ich zainteresować i edukować trochę o tych początkach fotografii i robienia printów w ogóle. Ja nawiązałam do tego Londynu, bo ty trafiłaś do Londynu na studia magisterskie, wcześniej uczyłaś się na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Chciałabym, żebyś trochę porównała tą swoją ścieżkę edukacyjną, jak ona wyglądała w Polsce, a jak wyglądała, na Wyspach. No, jeśli chodzi o takie porównanie, to też tak trochę były to dwa światy i też ciężko jest tak zupełnie porównać, bo były też to trochę studia innego stopnia. Tutaj w Polsce skończyłam licencjat, a tam był magister, więc trochę taka większa jakby niezależność twórcza, jeśli chodzi o magisterskie studia tam. No też na pewno inne podejście profesorów, jeśli chodzi o takie właśnie podejście u nas w Polsce, to mam wrażenie, że porównując je do tego w Anglii, tam gdzieś tak jest taka trochę relacja, że profesorowie są dla nas, a nie odwrotnie. Są, żeby nam pomóc i żeby jakby pomóc nam w tym, żeby ten swój głos fotograficzny jakoś ukształtować w taki sposób, jak my chcemy, a nie odwrotnie, gdzieś tam podpasowywać się pod pewne gusta innych. Tylko jakby najbardziej nas wspierają w tym konkretnie, czym się zajmujemy, i mam wrażenie, że to właśnie jest takie dość różne do podejścia, które mamy tutaj w Polsce. Ale też studia polskie w Poznaniu też bardzo dobrze wspominam. To były takie też początki, więc na pewno jeszcze ten głos nie był ukształtowany tak, jak jest teraz, więc jeśli chodzi o podejście, to na pewno są pewne różnice, ale jakbym miała jeszcze raz jakby tak studiować, wybrać czy tu, to myślę, że ten tryb trochę w Polsce, trochę za granicą był jak najbardziej taki dla mnie na plus. Bo studiując w Polsce powstał taki twój projekt, który był wielokrotnie nagradzany od twojej babci. Więc może teraz chciałam, żebyś się trochę pochwaliła, jak ta wystawa podróżowała, bo ona podróżowała nie tylko po Polsce, podróżowała po świecie i była doceniona przez wielu krytyków.
No i jeśli chodzi o ten projekt właśnie licencjacki, to też jest takie trochę podsumowanie tego wszystkiego, co robiłam właśnie w Polsce, tego poszukiwania swojego jakiegoś artystycznego głosu własnego. No i to jest taki właśnie projekt, z którego jestem, można powiedzieć, najbardziej dumna, jeśli chodzi o moje dokonania fotograficzne na polskim polu. I też fajne jest to, że właśnie pokazywanie go za granicą i to, jak jest czytany, jest takie zupełnie inne niż w Polsce, więc fajnie mieć taką perspektywę zagraniczną, gdzie jakby on jest często odczytywany jako właśnie tak bardzo związany z polskim takim folklorem, taką właśnie kulturą, jeśli chodzi o pewne rytuały dawne, które już są zapomniane i to gdzieś tam za granicą jest w ten sposób odbierane, co no może niekoniecznie, pokazując go w Polsce, gdzieś tam taki był odbiór tej pracy, więc to jakby na plus. No jeśli chodzi o wystawy, to pokazywałam go właśnie jakby taki swój debiut miał w Paryżu na festiwalu Circulation. Później gdzieś tam po świecie podróżowały jakieś elementy tego projektu. W Aperture Gallery była wystawa w Nowym Jorku, gdzie się babcia też pojawiła. Więc jakby ten projekt gdzieś tam za mną nadal chodzi i są różne pytania, jeśli o ten projekt chodzi nawet do dziś, mimo że to już jest projekt sprzed kilku lat. Ostatnio pojawił się też w chińskim magazynie, co było też bardzo ciekawym doświadczeniem, bo redaktor takiego właśnie chińskiego magazynu Life się do mnie zgłosił i zapytał, czy właśnie możemy napisać o tym projekcie i zrobić ze mną wywiad. Gdzieś to była taka właśnie ciekawa rozmowa, jeśli chodzi o babcię i różne kultury, w jakich ona właśnie występuje, jako właśnie jak to wygląda w Polsce, jak to wygląda w Chinach, więc jest to na pewno ciekawy powód do różnych takich konwersacji, których może bym nie miała, jeśli jakby bym się tak limitowała do powiedzmy jednego kraju czy jednego miejsca, jeśli chodzi o pokazywanie tego projektu. No więc tak. A teraz chciałabym przeskoczyć do twojego ostatniego projektu, który powstał trochę w Londynie, trochę już w Polsce i on powstał w czasie pandemii i trochę o pandemii jest również. Tak. Nie wiem, czy on ma już jakąś nazwę swoją. Na razie taka robocza nazwa to będzie plaga. Bo tu jeszcze coś, na co ja zwróciłam uwagę, to jest o tyle z mojej strony ciekawe, że połączyłaś różne techniki szlachetne, ale również połączyłaś, zaangażowałaś innych w ten projekt. Mam tu na myśli twoją mamę i fotografię cyfrową, czyli to jakby tutaj on ma współautorów. Nie wiem, czy tak można powiedzieć. Myślę, że można tak powiedzieć, że właśnie chodziło mi o ten taki aspekt z frontu, że tak powiem, którego jakby sama tej perspektywy ciężko byłoby mi to oddać. No i tutaj jeśli chodzi o ten projekt, to właśnie ciekawe też jest to, że sam pomysł na projekt powstał już dużo wcześniej niż same te wydarzenia właśnie związane z epidemią, pandemią, które gdzieś tam mnie skłoniły, żeby go zacząć w ogóle, ten projekt, ale wcześniej był właśnie taki pomysł, który miałam gdzieś zapisany, a wiązał się on z tym, że właśnie moje studio w Londynie umieściło się właśnie w takiej dzielnicy Soho, gdzie jedna z takich może nie pandemii, ale właśnie jednych wybuchów z epidemii cholery powstała właśnie zaraz za rogiem mojego studia. I tam właśnie jest taka pamiątkowa pompa wodna, z której się to wszystko zaczęło i cała też taka historia epidemiologii związana z postacią Johna Snowa, którego też tutaj interpretuję w tych fotografiach. No i z biegiem czasu, jak właśnie wkraczaliśmy w tą erę pandemii współczesnej, to mnie popchnęło, żeby zacząć się nad tym projektem zastanawiać.
No i powstała właśnie taka seria związana z taką interpretacją tych obecnych wydarzeń, ale także takim historycznym pewnym cyklem zdarzeń, który się powtarza. Stąd też użycie właśnie różnych technik szlachetnych jako taki odnośnik do właśnie historii, ale też mieszanie różnych metod jako właśnie taki sposób na to, żeby opowiedzieć o różnych epokach, różnych czasach, które mają właśnie to jedną rzecz wspólną, którą są pandemie, epidemie, które się gdzieś tam powtarzają i nas nękają już od wielu stuleci, więc jeśli chodzi o to taki początek, to tutaj mam taki właśnie cytat z Dżumy, książki Dżuma, która też była gdzieś tam moją taką inspiracją i jednocześnie otwiera też ten projekt. I mamy tutaj właśnie cytat: zarazy są w istocie sprawą zwyczajną, ale z trudem się w nie wierzę, kiedy się na nas walą. Na świecie było tyle dżum, co wojen. Mimo to dżumy i wojny zastają ludzi zawsze tak samo zaskoczonych. A więc to jest jakby taki cytat otwierający tą serię. Tutaj właśnie mamy taką historię związaną z kolei z dżumą, mamy pchłe dżumy, takie archiwalne też materiały i trochę mieszanie tego, co jest prawdziwym materiałem archiwalnym, dokumentem z dawnych lat potwierdzającym te zdarzenia, a takie sfabrykowane dokumenty, które gdzieś tam powstały właśnie z użyciem XIX-wiecznych metod. Tutaj też odnośnik do właśnie bardziej takiej współczesnej naszej epidemii. Mamy tutaj właśnie też różne obiekty związane z pandemią, które w takim właśnie wydaniu, jeśli chodzi o wystawę tego projektu, właśnie sobie wyobrażam w ten sposób, że mamy przeróżne takie obiekty związane właśnie z epidemią współczesną, czyli tutaj mamy zużyte rękawiczki, jakiś taki tygodniowy zapas, który właśnie moja mama przyniosła mi pracując na linii frontu, więc tutaj jest taki obiekt związany właśnie z tym. No i są też pewne takie właśnie fotogramy, mamy tu cyjanotypię, technikę, która pozwala na uzyskanie odbitek poprzez kontakt z konkretnym obiektem emulsji światłoczułej na papierze, więc tutaj mamy taki fotogram, czyli właśnie odbicie maski chirurgicznej. Tutaj też dokumenty właśnie archiwalne związane z taką postacią doktora Plagi, jak to pewnie go teraz wiele osób kojarzy właśnie z takim strojem, z dziobem, gdzieś tam przemierzających takie wioski i miasta i pomagający właśnie osobom chorym na dżumę. Jeszcze o doktorze Plagi, a mianowicie tutaj jest martwa natura, która nosi tytuł miazma, a to po polsku tłumaczyło się jako morowe powietrze i właśnie to był ten czynnik, który wierzono w dawnych czasach właśnie dżumy, to wierzono, że właśnie takie zgniłe, nieczyste powietrze przenosi właśnie tego wirusa i w ogóle wszelkie wirusy i jest to martwa natura właśnie poświęcona tej idei i tej idei też tego, że pewne takie aromatyczne zioła, skórka cytryny, goździki pakowane właśnie w ten dziób doktora mogły go chronić przed tym morowym powietrzem. A więc też taka interpretacja pewnych idei, które istniały wokół samych epidemii, tego jak się przenoszą bakterie i wirusy, też jest jakby przedmiotem tej serii. Tutaj też są fotografie kolodionowe, które gdzieś tak nawiązują właśnie do pewnych mikroskopowych obrazów związanych z wirusem, a więc jest to też taka interpretacja artystyczna tych materiałów takich typowo archiwalnych. A mamy tu też na przykład właśnie takie materiały, które gdzieś tam
pochodzą z mojej własnej kolekcji, które zaczęłam zbierać i kupować, jeśli chodzi właśnie o pewne takie sytuacje, jak tutaj na przykład mamy grypę hiszpankę, mapę zarażonych właśnie z początku XX wieku. Tak, tutaj się gdzieś tam odnosi z kolei ta praca do właśnie rogu mojego studia, gdzie mamy ten wybuch epidemii cholery, więc tutaj jest londyńskie Soho i pompa, w której wszystko się zaczęło. Tutaj też mamy to konkretne miejsce. Tutaj metodą właśnie suchej płyty kolodionowej z kolei jest sfotografowany ten właśnie konkretny obiekt, czyli ta pompa. A tutaj mam z kolei właśnie bardziej takie współczesne ujęcie, czyli właśnie polaroidy, gdzieś tam jest takie wrażenie takiej nagłości, ale też taki materiał, który współczesnie się często używa, więc tutaj jakby współczesna linia frontu i takie materiały właśnie bardziej dokumentalne, związane z tą obecną sytuacją. No i mamy też takie bardziej właśnie rzeczy jak interpretacja tego, jaki w ogóle był strój takiego doktora Pragi, a też takiego współczesnego doktora, który się zmaga z epidemią. I pewnych też takich symboli, które istniały właśnie w dawnym czasie. Tutaj akurat mamy właśnie taki znak, który informował tych, którzy jakby się znajdowali wokół domu, że w tym miejscu jest osoba chora. To akurat pochodzi z okresu grypy hiszpanki, więc tutaj jest jakby taka informacja dla sąsiadów, że lepiej nie wchodzić do tego domu, bo jest tu osoba chora. I tutaj z kolei mamy podobną sytuację, pochodzącą już z innego okresu, z okresu właśnie epidemii dżumy, która też miała informować przybyłych, że tutaj jest właśnie osoba zakażona. Więc każda z tych fotografii gdzieś tam się stara opowiedzieć jakąś historię, jakiś kawałek właśnie tych różnych wydarzeń i pokazać taką cykliczność tych zdarzeń aż do dzisiaj. Powiedz mi, bo ty masz bardzo taką przemyślaną drogę tych projektów. To znaczy, jak robisz projekt, to też później tak organizacyjnie ty go zgłaszasz na różne konkursy, on trafia na różne wystawy, czyli takim jesteś dobrym menadżerem swojej osoby. I chciałam, żebyś powiedziała, jak to później, na przykład, co z tym projektem, bo rozumiem, że on jest teraz na etapie jeszcze pracy, jeszcze powstają do niego prace. On jest dopracowywany, a co się z nim stanie, jak już no, będzie zakończony? No zazwyczaj jest to podobna droga, czyli właśnie wysyłanie go gdzieś na konkursy tych projektów. Staram się jak najwięcej go pokazać, uczestniczyć w różnych festiwalach fotograficznych, w różnych przeglądach portfolio, które są organizowane dla fotografów. No i staram się po prostu go pokazać jak najwięcej mogę i wszystkimi jakby kanałami możliwymi, bo też nie każde miejsce, galeria czy festiwal będą akurat zainteresowane, nawet jeśli jest to dobry projekt. Czasami jest to kwestia znalezienia się w odpowiednim czasie i miejscu i temacie festiwalu chociażby, więc tutaj staram się po prostu jak najbardziej go pokazać różnymi metodami, żeby on trafił do jak największej liczby odbiorców. Chciałabym, Magda, jeszcze tak kończąc, żebyś mi powiedziała o dwóch swoich fotografach, którzy cię inspirują. Może żeby to tak rozróżnić, o jednym współczesnym, a o jednym historycznym. No jeśli chodzi o, ciężko wybrać jakby dwie osoby, bo każdy projekt to jest też trochę inna podróż i inne osoby mnie inspirują i też niekoniecznie są to fotografowie, ale w ogóle
artyści, czy materiały dokumentalne, archiwalne, więc to możemy, wiesz, to tak, to jest bo teraz tak. mnie zainspirowałaś, możemy jakby się odnieść do tego projektu konkretnego teraz, który był, i później to rozwiniemy jeszcze o inaczej. Rzeczywiście przy tym twoim pandemicznym projekcie, to co w ogóle cię inspirowało w takim razie, nie tylko jakby z dziedziny sztuk wizualnych czy fotografii? A no właśnie inspirowały mnie też głównie różne takie opisy, no bo to też są historie takie, które miały miejsce przed wynalezieniem fotografii i które znamy na przykład tylko z rycin lub opisów, więc były to takie właśnie często historie właśnie, jeśli chodzi o książki, tak samo mamy tutaj plagę, dżumę, przepraszam, więc to jest jakby kwestia takich różnych materiałów, nie tylko wizualnych, ale też książek, którymi się inspirowałam, też dokumentów, które właśnie są związane z postaciami takimi jak doktor Plagi, i nie zawsze były to jakby jakieś prace takie artystów czy malarzy, czasami to były jakieś takie krótkie opisy z dawnych magazynów, czy właśnie szukanie gdzieś tam na aukcjach takich wycinków z gazet, czy jak tutaj mam na przykład taką małą kolekcję. No tutaj właśnie są z kolei różne takie wycinki z gazet, mapy, które gdzieś tam nabyłam na aukcjach internetowych, więc każdy projekt to jest trochę taka inna podróż, jeśli chodzi o inspirację. I często właśnie nie są to konkretne jakieś osoby, które mnie inspirują, ale na przykład jakieś archiwa, czy jakieś zbiory i kolekcje, jeśli chodzi o te materiały, na przykład w tym wypadku. No to tak jak mówię, były to też rzeczy, które sama nabyłam. A jest jakiś twórca na przykład współczesny, którego regularnie śledzisz poczynania i jego twórczą drogę? Nie wiem, czy ciężko tak powiedzieć o jednym twórcy, ale na pewno jeśli chodzi o polską fotografię, to zawsze interesował mnie kolektyw Sputnik. I też mówię akurat o nim dlatego, bo też udało mi się pokazać im ten projekt, co było ciekawym doświadczeniem, bo zawsze interesowało mnie sposób, w jaki właśnie łączą tą fotografię bardziej dokumentalną i kreacyjną, i to też jest przestrzeń, która interesuje mnie może w trochę inny sposób we własnej fotografii, to jak właśnie dokument i taka kreacja może razem współgrać i współistnieć, i myślę, że to jest też ciekawy taki kierunek dla fotografii w ogóle, to jak właśnie gdzieś tam miesza się te dwa podejścia. No i projekty ich właśnie związane, jest taki właśnie fajny projekt o cyrku, czy projekt Islandia, to są właśnie takie projekty typowo dokumentalne, ale jest w nich taki element magiczny, można powiedzieć, więc jeśli chodzi o polską, taką bardziej współczesną fotografię, to na pewno oni zawsze mnie inspirowali swoim podejściem i też wizualną jakby kwestią, sferą swoich zdjęć, a jeśli chodzi o taką fotografię dawną, taką bardziej wczesną, no to tutaj moją inspiracją zawsze była, jeśli chodzi o fotografię kolodionową, Julia Margaret Cameron, też może dlatego, że udało mi się obejrzeć jej fotografię na żywo w archiwum, co też jest zawsze ciekawym doświadczeniem, jeśli można właśnie takie zdjęcia autora obejrzeć na żywo, szczególnie jeśli to są dawne techniki. Jako też taka jedna z pierwszych kobiet dla fotografii, trochę prekursorka, gdzie widać właśnie gdzieś tam tą jej drogę, jeśli chodzi o same fotografie, jak początkowo zmagała się technicznie, jakby z trudnościami tej techniki, która zazwyczaj była używana właśnie przez mężczyzn, była taka typowym męskim zajęciem w tamtych czasach, a ona jednak jakby udało jej się wziąć tą technikę i zrobić z niej coś takiego właśnie swojego, autorskiego, i coś, co jest jakby do dzisiaj uznawane i pokazywane, więc
to też może niekoniecznie jakby sam obraz, ponieważ te obrazy, które ona tworzyła, też jakby wpisywały się gdzieś tam w taki nurt tamtych czasów, trochę prerafaelicki taki styl, gdzieś tam się wiązał z tymi ludźmi, wokół których się jakby obracała, czyli taki portret, też trochę celebrytów tamtych czasów, ale też właśnie związany z jakby jej jakimiś kreacjami osobistymi, więc też taka inspiracja nie tyle samym obrazem, co też podejściem i jakby, jakby tym, jak to w tamtej epoce funkcjonowało. Dziękuję bardzo, Magdo.